powstańmy. Moi drodzy, w specjalnej procesji tutaj do ołtarza przedstawiciele wiernych modlących się w naszym kościele, małżonkowie państwo, Wanda i Henryk, przyniosą teraz koronę. Po prawej stronie figury Matki Bożej znajduje się specjalna księga wotywna. Wypisane są tam wszystkie imiona, nazwiska osób, które złożyły się na tę koronę. I ksiądz biskup dokona teraz poświęcenia. Wspomożeni nasze w imieniu Pana, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław, Panie, koronę, którą z wiarą jako wotum przygotował lud kołobrzeski i księża emeryci. Niech nam przypomina, że Maryja jest naszą królową i matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Niech nam przypomina także ważne orędzie, które przekazała pastuszkom ponad 100 lat temu w Fatimie, a przez nich każdemu z nas. Niech to orędzie wypływające z Ewangelii będzie drogowskazem w naszym życiu. Spraw także, abyśmy jak Maryja naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Teraz ksiądz biskup dokonuje aktu koronacji, jak również umieszcza różaniec Najświętszej Maryi Panny w dłoniach naszej figury Matki Bożej Fatimskiej, która to figura przybyła do nas z samej Fatimy. Moi drodzy, teraz kto może, niechaj uklęknie, kto nie, niech usiądzie. Ksiądz biskup aktem specjalnym wypowiedzianym już w Fatimie w tym roku, 25 marca, zawierzy nas tutaj obecnych, cały świat, Pani Fatimskiej. Najświętsze serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne oblicze Ojca. Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia i błaga. W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami. Wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących. Wspieraj pokornych i uciśnionych. Uzdrawiaj chorych i grzeszników. Podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych.
przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. Najświętsze serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny krzyża, dotknięty przez ucznia w wieczerniku. Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości. Ten uścisk pragniemy w duchu miłości przekazać sobie nawzajem, jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy. W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych. Pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów wolontariuszy. Umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności. Bądź światłem dla umierających. Powitaj umarłych w swoim królestwie. Chroń nas od wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. Najświętsze serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Przez serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieków są Twoje, proszę dziś, przyjmij zawierzenie Twego Kościoła. W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu Trojgu dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do Twego serca, poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercu i oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi. Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy, bądź uzdrowieniem chorych i ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod krzyżem Jego miłości. Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy, w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia przyjmij tych, którzy odchodzą. Dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają. Odnów wszechświat i ludzkość. Amen. O Matko Fatimskiego Orędzia, o Matko Fatimskiego Orędzia, czyńcie pokutę, nawróćcie się, trwajcie na modlitwie, by świat ocalić. Spójrz, Matko, oto jesteśmy. O Matko Fatimskiego Orędzia, o Matko Fatimskiego Orędzia, czyńcie pokutę, nawróćcie się, trwajcie na modlitwie, by świat ocalić. Spójrz, Matko, oto jesteśmy. O Matko Fatimskiego Orędzia, o Matko Fatimskiego Orędzia, czyńcie pokutę, nawróćcie się, trwajcie na modlitwie, by świat ocalić. Spójrz, Matko, oto jesteśmy. Ksiądz biskup podaje się teraz na miejsce przewodniczenia. Za chwilę modlitwa wiernych, a razem z Panią Magdą w czasie tej mszy świętej śpiewamy pieśni fatimskie, które towarzyszą nam w naszym kościele w czasie fatimskich nabożeństw.